Tak pięknie się skomponował. Teraz polecieć sobie bardzo nisko. Zobaczymy, co ten Leon tam wyprawia. Tak wygląda GoPro po tej sesji. Leciutko strzaskana szybka z tyłu, ale nic wielkiego. Tak wygląda O3 i dron. Były delikatne żniwa. Aparatura wygląda tak, jak faktycznie po kampanii. Niezbyt dobrze. No i gogle też nie wyglądają najlepiej. Trzeba troszeczkę się wziąć za ten sprzęt. Słuchajcie, mamy fantastyczny zachód słońca. Przyjechałem o 18.30. Mamy kapitalną miejscówkę i bardzo dobre warunki. Czekałem na ten dzień dość długo, mniej więcej 2-3 tygodnie nawet. Także bardzo się cieszę, że mogę parę chwil spędzić z Wami podczas lotów. Polatamy sobie w FPV. Co prawda moje gogle są nieco uszkodzone, bo uszkodziły mi się mocowania tych dolnych anten, ale sprawdzałem, działają, jeżeli chodzi o górne. Można tutaj w miarę blisko polatać, a okoliczności są naprawdę super. W porządku, możemy startować. Na początek sobie rozpoznamy sytuację. Nie latałem. W sumie latałem ostatnio dzisiaj rano, ale Maviciem RM3. Tak się złożyło, że też dosyć sporo latałem DJI-em, a mniej FPV. Ostatnio latałem Fly'u bodajże, Explorerem i Awatą, tak, na dwóch wydarzeniach. I latało się dość fajnie, a dzisiaj mamy okazję polatania Nazgulem. Jest ok, zaraz Wam pokażę, co tutaj jest fajnego. A mianowicie piękne jest to pole obsiane słonecznikami. Wygląda mega. To nie będę bardzo daleko latał. Bardziej bym się skłaniał ku temu, żebyśmy polecieli nisko. Ze względu na to, że mam tylko dwie anteny. No, w każdym razie, o czym chciałem dzisiaj Wam poopowiadać. Przede wszystkim super się lata, jak się lata dla siebie, dla przyjemności. Całe hobby jest przepiękne. Trochę trudniej lata się, kiedy trzeba koniecznie latać ze względu na to, że jest zlecenie. I wtedy wiadomo, że mamy zupełnie inaczej, inne nastawienie, bo wtedy nie ma, że boli, tylko trzeba polatać i nagrać jeszcze coś ciekawego. Miałem szczęście do pogody, nie miałem szczęścia do pogody, różnie z tymi zleceniami było, ale wyszły naprawdę fajne trzy imprezy. Najazd barbarzyńców, jestem z niego bardzo zadowolony, dlatego że tam latałem w sumie chyba 5 dronami nawet. QAV, Awata była podczas bitwy. R3 jeszcze nie, był Mavic 3 na pewno, Maluch był, czyli miniacz, i jeszcze czymś takim tam polatałem, może Fly'u. W każdym razie bardzo fajna impreza, były bitwy, były też takie inscenizacje, tylko jedna zbiorówka duża i to wszystko wyglądało super. To była ta pierwsza impreza, którą obstawiałem, zrobiłem całkiem fajny film, jestem zadowolony. Druga impreza to były wojenne opowieści. Wydawało się, że będzie słabo, ale były naprawdę mocne. Szczególnie te inscenizacje, bo to nie były rekonstrukcje de facto, tylko inscenizacje. One były mega. Trochę brakło może dymu i zagęszczenia. Może dałoby się zrobić to lepiej, ale oni po 10 czy po 12 latach wrócili z tym wydarzeniem i uważam, że ma szansę na to, żeby było fajne. Mnie się podobało, dlatego że latałem tam głównie Awatą ze względu na długi czas lotu i też ze względu na to, że ją można przestawić też w tryb stabilizacyjny, kiedy na przykład miałem czekać na pewne okoliczności, na przykład na batalię jakąś, czy na to, żeby nadjechał wóz specjalny opancerzony, czy jeep. A więc to wszystko tam trwało. Na pewno ten czas lotu i dobry sygnał przeważyły. No, tam jeszcze inne tematy, ale to nagranie wystarczyło z Awaty. To, co robiłem jeszcze fajnego, to ostatnio nagrywałem koncerty. I tutaj, jako że padał deszcz, trzeba było czekać na okno pogodowe, jeżeli chodzi o loty. Nagrywałem bez lusterkowca, czyli Soniaka, plus do tego Maviciem 3 Pro i Mini i RM3. I muszę przyznać, że jest ok. Jestem zadowolony bardzo z tych efektów. Szczególnie, że to były wieczorne nagrania. Jeden i drugi dron wieczorem spisywały się bardzo fajnie. Dobra, teraz sobie słuchajcie, zlądujemy, bo widzę, że akumulator nie z gumy. Już pokazuje mi 13,8. On bardzo szybko się tutaj nam czerpie. Za chwilę wrócimy do tematu przy drugim pakiecie. Opowiem Wam trochę o sprzęcie.
Okej, mamy pakiet załadowany, 16,5 V, można chwilę polatać, spróbuję troszeczkę odważniej polatać. I teraz miałem poopowiadać o sprzęcie, a mianowicie latam kilkoma dronami praktycznie cały czas na zmianę. Ostatnio od więcej latałem Maviciem 3 Pro i Air 3, ze względu na to, że to są nowe maszyny od DJI, ale też akurat tak się złożyło, jeżeli chodzi o wieczorne ujęcia, że była okazja, szczególnie przy koncertach. Tam były koncerty Jemu, koncerty NA i jedno Disco Polo też było świetne, ale Disco Polo nie nagrywałem Chadomana z drona, tylko z bezlusterkowca dwa ujęcia zrobiłem, natomiast NA bardzo fajnie wyszedł, jeżeli chodzi o drona, no i Jem też. I ludzie, i to otoczenie, to wyglądało naprawdę super. Pod tym względem jestem zadowolony. Zobaczmy, czy Leon wrócił gdzieś tutaj. Sobie na chwilę pobiegł mój spotter, ale zdaje się, że gdzieś tu jest już. Jest, spoko. Musimy zobaczyć, gdzie on tam biegnie. Chyba jakiegoś innego pieska spotkał, pewnie tak. No dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o sprzęt, Air 3 i Mavic 3 Pro to były takie sztandarowe drony, którymi się łatwo obsługuje, nic wielkiego, świetna jakość, bardzo dobre wieczorne ujęcia. Jestem zadowolony, naprawdę super sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o FPV, latałem Flyu ostatnio, dlatego że tam były ujęcia blisko ludzi, ale był tak wyposażony, że nagrywałem praktycznie na moduł O3, był leciutki, na bardzo małych pakietach. To była ta kolejna sprawa. Latałem też Kua V Pro i to jest mój fajny Kua V 2,5, bardzo fajny dron, dlatego że on lata na niewielkich wysokościach, tak samo zresztą jak Avaton latem, tylko że QAV jest mniejszy i można bardziej ryzykowne jeszcze rzeczy robić, jest lżejszy. Natomiast Avata jest już wiadomo trochę cięższa i hałasuje i pod tym względem jest słabsza. Jestem ciekawy, czy w ogóle DJI wypuści jeszcze jakiegoś quada FPV w tym roku. Bardzo bym chciał. Spróbujemy teraz polecieć sobie bardzo nisko. Zobaczymy, co ten Leon tam wyprawia. Poleciał za kimś, ale chyba już wrócił, mam nadzieję. Tak, więc fajnie byłoby, gdyby DJI wypuściło jeszcze jakiegoś jednego drona w tym roku. Chciałbym, żeby to była piątka, pięciocalowy, to czym teraz latamy, ale pięciocalowy z prawdziwego zdarzenia, czyli taki, który po crashu spokojnie się otrząśnie i latamy dalej, to jest jedna rzecz. Zobaczmy, jak tutaj zasięg. Tu już z bitrate'em jest słabo, ale to na pewno byłoby ważne, czyli ta jedna sprawa, odporność na crashe. A druga rzecz, która byłaby tutaj też istotna, to lekkość tego i też możliwość ingerencji samemu, tak jak jest w Avacie. Sztuka prostoty, nie tak skomplikowana maszyna, jak w przypadku DJI FPV. Patrzę teraz, jak to wygląda, tu mamy kukurydzę, a tutaj mamy słonecznik. Więc jest naprawdę mocno. Możemy sobie wybrać, co nam się podoba. W międzyczasie mnie gryzie jakiś owad, ale jest zachód słońca po prostu kosmiczny. Polecimy tak nad słonecznikiem. Już wiem, co sobie zrobimy. Zrobimy sobie taką rundę. Tu będzie nad kukurydzą, a za chwilę będzie najniżej, jak się da, nad słonecznikiem. Tylko tutaj gdzieś wlecimy sobie. Tu było takie okienko. Tu jest, nie? O tu, dobra? I teraz. Jak najniżej słonecznik, który już za daleko nie polatam, bo mam 13,9. To jest najniżej słonecznik. Już było bardzo nisko. Wracamy, muszę wylądować, bo mam 13,2, to już jest zdecydowanie za mało. Lądujemy. Dobra, lot numer 3. Mówiłem troszeczkę o sprzęcie, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło. Na pewno, jeżeli chodzi o to, co mi się sprawdziło, to dwa drony DJI były świetne. Nie sprawdziło mi się radio, bo mi się rozwaliło całkiem, nie mam wyświetlacza, więc nie mogę zmienić drona, tylko pięciocalówka ta jest w tej chwili dostępna. Więc zamówiłem kolejne radio, tym razem TBS Tango 2, ale w wersji Pro i to jeszcze V3. Kupiłem od Łukasza, mojego kolegi. Mam nadzieję, że mi dzisiaj wyśle to radio, bo stwierdziłem, że bardzo długo bym musiał czekać na przesłanie nowego wyświetlacza, a jeszcze parę rzeczy w tym radiu. Ono już ma ze 2 lata i latam nim bardzo często.
to radio już niestety, ale nie domaga, więc na pewno to ze sprzętu jest słabsze, ale już sobie poradziłem. Następna rzecz to muszę te gogle, które mam dzisiaj na sobie, wysłać jutro na Węgry. Mam już case zgłoszony i mam też list przewozowy, a chodzi o to, że one niestety zawodzą mnie pod tym kątem, że mocowania anten dolnych się wywaliły i nie sposób jest zamontować teraz anten dolnych właśnie. To ze względu na to, że ja miałem tutaj na stałe anteny iFlighta Crystal Patch i niestety to, co się stało, to parę razy oparłem, też w ciasnych plecakach te gogle podróżowały, między innymi na Kretę w wypakowanym plecaku i fizycznie popękały mocowania anten. To jest taka antena, taka część antena bracket, ona kosztuje 3 dolary w Stanach, ale nie można jej kupić nigdzie indziej i stwierdziłem, że nie będę sam tego ściągał, tylko po prostu wyślę, bo one są jeszcze na gwarancji. Zobaczymy, co mi DJI powie. Poza tym na Krecie zrobił mi się przez nieuwagę dosłownie sekundową czy tam minutową jeden martwy piksel w środku. Nie zwracam na to specjalnie uwagi, ale dla osoby, która chciałaby na przykład odkupić te gogle ode mnie, to na pewno jest to mega ważne i dlatego postanowiłem, że na Węgry pojadą już jutro. Zobaczymy, czy dadzą mi w ramach gwarancji coś ciekawego, zaproponują. Jeżeli nie, to po prostu zapłacę za naprawę. A zwykle przesyłają po prostu nowe gogle, czy też w pełni sprawne. Spróbujmy najniżej jak się da. Tu idzie bardzo dobrze. Praktycznie było bez dotykania najniżej. Akumulator już się kończy. Ja je naładowałem na imprezę weekendową, a dzisiaj już jest czwartek i były naładowane. W sumie też dzisiaj rozładowujemy te akumulatory. Będziemy lądować zaraz. Spróbuję tutaj spektakularnie się jeszcze otrzeć o te słoneczniki. No nawet mi się nie udało, już było bardzo blisko. Ale się otarliśmy przynajmniej o jakiś offset. Teraz. Dobra. Git. Będziemy lądować i przed nami ostatni pakiet. Powiem wam trochę o planach i o tym, co chciałbym zrobić w ogóle teraz na kanale i w społeczności i jak to wygląda wszystko, więc nie bój się lądu, lądujemy, ok? Co prawda nie mam filterka ND przy Air Unicie i nie wiem, co pokażę z GoPro, a co pokażę z Air Unitu, ale spróbujmy w takim razie. Słońce jest coraz niżej i fajnie. Jeżeli chodzi o plany, to co chciałbym zrobić, to na pewno nową stronę internetową, to jest jedna rzecz. Warsztat online dotyczący Mavica 3 Pro i R3. Chyba R3 byłby pierwszy, bo będzie on jest tańszy, a zarazem bardziej popularniejszy wśród hobbystów. Ale to są dwa naprawdę fantastyczne drony i warto zrobić warsztat na ten temat. Dlaczego nie? Sobie polecimy teraz na kukurydzy. No i to są takie te plany. Mam jeszcze dwie imprezy tego lata. A mianowicie mam baloniadę i tam będzie pokaz lotniczy i też mam jeszcze turniej rycerski, też będzie fajna jatka na koniec wakacji, więc jeszcze wakacje są pracowite, a tak poza tym działamy cały czas, prowadzę live'y co sobotę o 9.30 na YouTubie Latająca Kawka, prowadzę live'y też w teamie 250 gramów szczęścia, tam społeczność się bardzo rozwija i dużo mamy naprawdę fantastycznych prac. Mamy mieć też zjazd, taki zjazd teamu 250 gramów szczęścia, ale jeszcze nie wiemy de facto, ile osób jest chętnych. Muszę troszeczkę nadać biegu tej sprawie, bo załatwia to kolega, który też oczywiście robi inne rzeczy. No i nie wiadomo, co nam tu pójdzie. Patrzę, jak się lata proximity z tymi antenami, głównie dzisiaj, ze względu na to, że czasami trzeba coś filmować, powiedzmy samolot, a nie mogę mieć dwóch anten, muszę mieć w pełni sprawny ten sprzęt i już widzę, że to jutro wyjeżdża na Węgry, tak jak mówiłem, nie? Z pozostałych rzeczy, czy planuję jeszcze jakieś zakupy? Gdyby był DJI FPV nowy, tak jak powiedziałem, to na pewno i na pewno chciałbym kupić kamerę GoPro Hero 12. Oj, teraz pięknie zahaczyłem, to byłaby super sprawa. No i chyba tyle, no tak poza tym to wszystko mam, bardziej myślę o tym, żeby sprzedać rzeczy niż je kupić, bo tutaj faktycznie wszystko mamy. To było na granicy, ale nie chciałem wlecieć w te
słoneczniki, bo mi się jest po prostu szkoda. Na pewno Hero 12 będzie fajną kamerą. Spróbuję jeszcze z iPhone'em polatać troszkę. To byłoby też super. Miałem jakieś epizody, jeżeli chodzi o Sony, ale tak myślałem o tym, żeby kupić kamerę ZV-E1. Natomiast na dzisiaj nie widzę po prostu sensu. To, co mam, mi wystarcza. Naprawdę wystarcza. Ona dobrze nagrywa. Ten obraz i dźwięk są na tyle przyzwoite w 4K, w 25, że nie potrzebuję nic więcej. Oczywiście fajnie byłoby mieć lepszą kamerę, ale nic na siłę. I też te ceny Sony są po prostu kosmiczne, typu 8000 zł za aparat bezlusterkowy na APS-C. No to jest lekka przesada. Jeżeli bym miał kupować, to bym się grubo zastanowił, czy nie kupić A7 Mark III. Stary, ale jary. Czasami zdarzają się fajne jeszcze akcje promocyjne, że można dostać 1000 zł zwrotu, paybacku, cashbacku. W tym momencie on kosztuje około 600-900-700. To jest bardzo dobra wartość. Tutaj jest fajny przelot. Wydaje mi się, że jestem niżej nawet. Kamera jest niżej. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Czy kamera była niżej niż te kukurydze. Mam 14 V, ale jeszcze zrobimy bardzo szybki lot i najwyżej przejdę się i wyląduję troszkę dalej od siebie. Teraz. To jest mega. Petarda. No i się skończył. Dobra, wystarczy, idę po niego. Tak naprawdę to leciałem specjalnie po to, żeby zobaczyć, jak nisko mogę się posunąć, jak bardzo. I cieszę się też, że w miarę czuję tego drona podczas lotu, bo mniej więcej na 5-10 cm ja nie czułem, nie miałem tak wcześniej, ale będąc na Korfu w zeszłym roku, faktycznie latałem bardzo nisko nad falami, nad głazami w morzu i to mi dało bardzo dużo, jeżeli chodzi o wyczucie. Tak pięknie się skomponował. Leoś, chodź tutaj! Pięknie, nie? Dobra, słuchajcie, nic się nie stało, wszystko gra. Eleganckie zakończenie tej sesji. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Dajcie oczywiście, zostawcie swój komentarz w opisie. Ja się bardzo cieszę, że mieliśmy okazję polatania w tak pięknych okolicznościach jak dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa!